Szczęść Boże, coś Wam powiem. Cóż za piękny dar przekazuje dzisiaj Ziemia Niebu. Dzięki temu gestowi przyjaźni, dawania i otrzymywania łączy się to, co ludzkie z tym, co boskie, to, co ziemskie z tym, co niebieskie, to, co pokorne z tym, co wzniosłe. Najwspanialszy owoc Ziemi jest tam, skąd pochodzą najlepsze dary. Wyniesiona na wysokości, święta dziewica rozdziela swoje dary ludziom. Dzisiaj do nieba wzięta, zostaje dziewica pełna chwały i napełniona rozkoszą mieszkańców niebios. Tak opisał dzisiejszą uroczystość święty Bernard. Jakież to dary otrzymujemy od Maryi? Na pierwsze miejsce wysuwa się dar słowa. Nie tylko je zachowywała, ale ono wypełniało jej serce. Słowo stało się ciałem właśnie dzięki Matce Bożej, a z tego narodziło się nowe życie. To życie nie pozwala zatrzymywać go dla siebie. Trzeba się nim dzielić jak chlebem, by napełnić im innych. Pierwszym tego znakiem jest opisana dziś scena nawiedzenia Elżbiety, któremu towarzyszy wielka radość ze spotkania. Ta radość była efektem wielkiej wdzięczności za dar od Boga, za Jego łaskawość, za to, że wszedł między nas i chce z nami przebywać nieustannie. Owo wielbi dusza moja Pana to nic innego jak dziękczynienie za nową nadzieję, którą Bóg wlewa w nasze serca, byśmy mieli udział w tej ostatecznej radości, wiecznym i świętym Jeruzalem. Maryja jest wspaniałą przewodniczką po drogach wiary, którą umacnia Słowem Bożym, skrzętnie zachowywanym w swoim sercu, rozważanym na każdym kroku. Widząc wiarę Maryi i jej uchwycenie się Jezusa, widzimy, jak wielka przyjaźń ich łączy. Ta przyjaźń jest jakby koniecznością, by czynić dobro bez zwlekania, z pośpiechem, by nic się nie zmarnowało, by żadna szansa nie została zaprzepaszczona. Może i w niektórych sytuacjach pośpiech nie jest wskazany. To w tym przypadku, gdy dobro może zmienić czyjeś życie, nie wolno się ociągać. Tym samym pośpiechem wykazał się Zacheusz, który usłyszał o chęci przyjścia Jezusa do niego w gościnę. Natychmiast zeskoczył z drzewa. Dobro przechodzi obok nas, ale jeśli nie zauważymy go, przejdzie bezpowrotnie. To, czego uczymy się od Maryi dzisiaj, to jej wiara. Ona pierwsza uwierzyła we wcielenie Syna Bożego. Jak to ujął święty Augustyn, najpierw w sercu Maryi pojawiła się wiara i dopiero potem Syn Boży zamieszkał w jej łonie. Wiara Maryi ukazana jest też w Kanie Galilejskiej, kiedy niejako przyspieszyła objawienie się mesjańskiej mocy swego Syna. Ona też jako jedyna wierzyła, że na krzyżu dokonuje się odkupienie narodu ludzkiego. Wytrwała w wierze mimo najgorszej próby. Dlatego Bóg wywyższył ją ponad wszelkie stworzenie. Wpierw dając jej przywilej bycia wolną od grzechu, później bycia matką Jezusa, następnie matką wszystkich ludzi, a na koniec zabrał ją do nieba. Czasem w naszym życiu oddajemy się marzeniom o wielkości, o bogactwie, o planach na przyszłość. Żyjemy tym, co wydaje się być nierealne, a tym samym pomijamy wszelkie codzienne dary. Matka Boża właśnie pokazuje, że to, co wydaje się być zwyczajne, może być naszym bogactwem. Jej wierność, jej pokora, jej cierpliwość i skromność, to one stały się bogactwem przede wszystkim dla nas. Maryja ukazuje nam właśnie taką prostą drogę swoim skromnym i niepozornym życiem. To życie było oddane i poddane Jezusowi. Oby i nasze życie takie właśnie było. Jakie? Błogosławione, czyli szczęśliwe. I to każdego dnia, który otrzymaliśmy od Boga Stwórcy. Z Panem Bogiem.